Witam Państwa bardzo serdecznie w mieście, które jest jedną z największych perełek na mapie Opolszczyzny. To miasto jeszcze kilka lat temu brzmiało, grało kulturą najgłośniej na Opolszczyźnie, a dzisiaj to miasto umiera, od kilku lat to miasto umiera. To miasto potrzebuje przewodniczącego, menadżera, burmistrza, który będzie ambitną osobą. Pani to zmieni brzeg dla nas. Oczywistym jest dla mnie, że zmiany w brzegu są konieczne i musi nastąpić zmiana pokoleniowa, która pobudzi innowacyjne myślenie o przyszłości miasta. W związku z tym postawiłem przed sobą jako burmistrzem 5 zasadniczych celów, których realizację gwarantuję, to wyborcy mnie z nich rozliczą. W soboty parkowanie będzie bezpłatne, a w tygodniu opłaty będą pobierane do godziny 17. Chcę również aktywnie współpracować z trzecim sektorem. W tym celu chcę utworzyć Brzeskie Centrum Organizacji Pozarządowych jako powszechnie dostępne miejsce dla ich działalności i aktywności. Bardzo ważną sferą i celem jest rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia, bo w powiecie brzeskim mamy największe bezrobocie. W tym celu chcę utworzyć forum biznesowe, tworzące platformy wymiany informacji. Do Rady Powiatu Brzeskiego jest wielu ludzi reprezentujących różne środowiska ważne dla tego powiatu, z doświadczeniem dużym, życiowym. Są to ludzie poważni, którzy chcą pracować dla tego powiatu. Ostatnia szansa dla nas, 2014-2020, to jest ostatnie rozdanie pieniędzy unijnych. Ten powiat brzeski, te księstwo brzeskie, piękne, ale takie zaniedbane ostatnio, wymaga skupienia naszych wszystkich sił. Dlatego jest z nami pani Danuta Jazłowiecka, człowiek sukcesu. Człowiek, który uczył na Śląsku Opolskim wielu samorządowców, że na długo przed akcesją do Unii Europejskiej trzeba tworzyć oficerów europejskich. Musimy się przygotować do dobrej absorpcji środków unijnych. Dlatego województwo opolskie wygrało w skali kraju rywalizację o środki unijne.